degustacji tym razem niemieckie piwo z browaru Schwarzen. Schwabenbrau. Co ja mówię? Schwabenbrau. Das Helle. Fajna butelka. Lubię takie butelki z kabłąkiem. Nic nie piszą, szczerze mówiąc, tylko tyle, że ważone i rozlewane przez Dinkelager Schwabenbrau ze Stuttgartu. W składnikach woda, słód, jęczmienny, chmiel. Po polsku pisze. Alkohol 5% alkoholu. I co? No to jest Helles. Jasny bawarski lager. Tyle. Nie aż tyle. Na zamknięciu jest logo browaru. Chyba. Mam taką kać. I różne narzędzie w środku. Trochę chmielu, trochę jęczmienia. Okej. Okay. No to mamy tu już na ranę. Dolejemy troszeczkę. Bardzo jasna, słonkowa barwa. Klarowny. Piana. Może nie zbyt duża, ale za to fajna, drobnopachężykowa. Biała. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo kremowa, taka gęsta. W aromacie słodowość. Niewielka. Bardzo typowo niemiecka nuta ziołowa od chmielu. Bardzo przyjemnie, chociaż jest to stonowane, ale przyjemnie. W smaku słodowość, dosyć fajne nasycenie, które w dodatku pomaga. Tak, spienia ładnie piwo, nadając taką kremowość. Lekkie akcenty cytrynowe, odświeżające. Zdecydowanie pięknie gasi pragnienie. Bardzo fajny, lekki lager. Jeśli chodzi o goryczkę, jest niewielka, ziołowa, ale naprawdę niewielka. Jest to taki bardzo klasyczny, lekki lager i robi swoją robotę. Bardzo symplistyczny, prosty, ale robi swoją robotę. Mamy tylko cztery składniki. Woda, słód, jęczmienny, chmiel i drożdże. I to wystarcza. Mamy fajne, odświeżające, lekkie piwo, które rzeczywiście można pić w dużych ilościach. 5% to jest troszeczkę powyżej progu sesyjności, ale umówmy się, to jest lekki lager. No, nie ma za dużo tej słodyczy, nie jest ciężki. Fajny, fajne takie, no, jeśli chodzi o ciało, można powiedzieć, że średnie. Ale naprawdę fajny, naprawdę odświeżający. No robi swoją robotę jako lekki lager. I tyle. Nie ma jakiejś ekstrawagancji, ale to jest właśnie klasyka. Trzeba znać klasykę, żeby móc się odnieść do nowofalowych trendów i powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie. To jest klasyka i jako klasyka jest perfekcyjne. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. No i mi się podoba to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o przycisku notyfikacji w kształcie dzwoneczka, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco i nie stracicie żadnej nowej, ale degustacji. I Wasze zdrowie. Prosto.